Tak, ja chciałem omówić Marka 13 rozdział. Tutaj zatytułowałem jakby to słowo bądźcie czujni, gdyż tak naprawdę ten rozdział zachęca nas do czuwania. Też jak ktoś może to można otworzyć Mateusza 24 i Łukasza 21, gdyż te teksty się dopełniają, bo mówią jakby o tym samym, tylko troszkę z innej perspektywy. No to zaczniemy od pierwszych dwóch wersetów. I, a może ktoś przeczytać w sumie? Tymek, może, można, można przeczytać w sumie cały, żeby mieć ten kontekst i będziemy po kolei omawiali. Cały 13? No, cały 13. Dużo. Ale... Dobra. I, I gdy on wychodził ze świątyni, rzekł mu jeden z uczniów jego: Nauczycielu, patrz, co za kamienie i co za budowlę. A Jezus mu odrzekł: Czy widzisz te wielkie budowle? Nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na górze oliwnej naprzeciw świątyni, zapytali go na osobności Piotr i Jakub, i Jan i Andrzej: Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to wszystko będzie się spełniać. Wtedy Jezus zaczął do nich mówić: Bracie, żeby was ktoś, żeby was ktoś nie zwiódł. Wielu przyjdzie w moim imieniu, mówiąc: Jam jest i wielu zwiodą. A gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne nie trwóżcie się. Musicie to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będą miejscami trzęsienia ziemi. Będzie głód. To jest początek boleści. Ale wy sami miejcie się na baczności. Będą was wydawać sądom, a w synagogach będziecie bici. Postawią was też przed namiestnikami i królami z mego powodu, abyście złożyli świadectwo przed nimi. Lecz najpierw musi być zwiastowana Ewangelia wszystkim narodom. A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie troszcie się naprzód o to, co macie mówić, ale mówcie to, co wam będzie dane w owej godzinie, albowiem nie jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Święty. I wyda na śmierć brat brata, a ojciec syna, i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Gdy, te, gdy tedy ujrzecie ohydę spustoszenia, stojącą tam, gdzie stać nie powinna. Kto czyta, niech uważa, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekną w góry. A kto jest na dachu, niech nie stępuje na dół i nie wchodzi do środka, aby coś wziąć z domu swego. A kto jest na roli, niech nie wraca, aby zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby to nie wypadło zimą, albowiem dni owe będą takie, taką udręką, jakiej nie było aż, aż dotąd, od początku stworzenia, którego dokonał Bóg i jakiej już nie będzie. A jeśli by Pan nie skrócił tych dni, nie, ocalałby, nie ocalałaby żadna istota, ale ze względu na wybranych, których wybrał, skrócił te dni. I gdyby Wam wtedy, kto powiedział, oto tu jest Chrystus, tam... Oto tam nie wierzcie, powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy, i czynić będą znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych. Wy tedy baczcie, przepowiedziałem wam wszystko. Ale owe dni, które nastaną po tej udręce, zaćmi się słońce i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem. I gwiazdy będą spadać z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. A wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą. I wówczas pośle aniołów i zgromadzi wybranych swoich z czterech stron świata, od krańca ziemi aż po krańce nieba. A od, od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to już się dzieje, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż to wszystko się stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Ale o, to, ale, ale, o tym, ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Baczcie, czuwajcie. Nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Jest to tak jak u człowieka, który odjechał. Zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan przyjdzie z powrotem. Czy wieczorem, czy o północy? Czy gdy kur zapieje, czy rankiem? Aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię, mówię Wam wszystkim. Czuwajcie. Dziękuję. Także, jak powiedziałem, zaczniemy teraz od pierwszych dwóch wersetów. Gdyż tak naprawdę, pierwsze dwa wersety są bardzo niepozorne, bo wydają się takie. Takie najzwyczajniejsze w świecie. Ja postaram się to bardziej rozbudować, tak? No widzimy tutaj sytuację, gdzie jeden z uczniów, tam widzimy w innych tych, że ogólnie uczniowie podeszli do, do Jezusa i pokazują te mury tutaj świątynne, jak to jest super zbudowane. Jakie kamienie, co za budowlę. W Łukasza jest nawet, że tam o tych drogocennych kamieniach, klejnotach, jakby mówią o rzeczach takich pozornych można powiedzieć, takich mało ważnych i to jakby pokazuje perspektywę, jaką ma Jezus, a jaką ma, mają uczniowie. że Tutaj skupiają się na rzeczach mało ważnych, a Jezus mówi, że widzicie te wielkie budowle, nie zostanie tu kamień na kamieniu. I to pokazuje, że oprócz tego, że to jest oczywiście proroctwo, bo tak, tak zostało to wypełnione, mury świątyni zostały zburzone w roku 70., Naszej ery, przez Tytusa, ale no, też pokazuje właśnie oprócz tego Bożą Perspektywę, bo tak naprawdę my często uważamy, że my wiemy lepiej, my bardziej możemy w ingerencję Boga wchodzić. I często, właśnie z naszej perspektywy, kompletnie inaczej wygląda sprawa, jak z perspektywy Bożej. Bo jak my w sumie, widząc taką malutką kropeczkę w naszym życiu, mając taką malutką kropeczkę, jeśli chodzi o perspektywę. Możemy mówić, jak Bóg widzi wszystko inne. No jak powiedział właśnie Michał o, tym, o tej sytuacji z tym, z tym ślepym. No ktoś by mógł powiedzieć, no niesprawiedliwy, no jakbym ja był stwórcą, no to bym tak nie zrobił. Bóg wie lepiej i tutaj nie wchodźmy w ingerencję Boga, i z pokorą i z szacunkiem podchodźmy do Słowa Bożego. I właśnie też ta boża perspektywa, mamy tutaj Pismo Święte. Można powiedzieć, napisane przez Ducha Świętego, namaszczone przez Ducha Świętego. Mamy też Ducha Świętego w sobie i że, ta, że możemy, jakby wiedzieć te myśli Boże, i to nie jest tak, że Bóg zostawił nas kompletnie z niczym. Jak zrobimy coś złego, to piorun. Jak, jak coś dobrego, że akurat nam się trafi, no to, to nagrodę. Dlatego nie jesteśmy sami i możemy tutaj się właśnie budować pismem świętym. E i tutaj też chciałem z Marka Piątego. W Marka 5 jest też taka sytuacja. To może nie przeczytamy, ale opowiem. Marka 5.1.20. Okay. To jest sytuacja o osobie, która była opętana przez demony. Tam, jak czytamy, to Legion był w danym człowieku. I w sumie to można powiedzieć taka historia jak wiele, nic szczególnego, ale te dwa ostatnie wersety mnie bardzo zainteresowały i tutaj myślałem, że właśnie się podzielę na ten temat. Widzimy, że Jezus dokonał cudu, wypędził demony z tego człowieka, i ten człowiek, tutaj jak czytamy od 18, prosił go, aby mógł pozostać przy nim, czyli no, chciał coś dobrego. No, chciał pójść za Jezusem, był wdzięczny, bo to tak naprawdę związania demoniczne to jest no, bardzo poważna sprawa. I to nie tylko jeśli chodzi o od strony fizycznej, ale no, głównie chyba nawet od strony psychicznej, jakie to jest niesamowite związanie demoniczne. I z wdzięczności serca no, chciał pozostać przy nim. Czyli wyszedł, można powiedzieć, chce coś dobrego. Panie, no, tak będzie najlepiej. Lecz on nie zezwolił mu, ale mu rzekł: Idź do domu swego, do swoich i oznajmi im, jak wielkie rzeczy pan ci uczynił. I jak się na to on zmiłował. Odszedł więc, nad... Odszedł więc i począł opowiadać dziesięciogrodziu, jakie wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. A wszyscy się zdumiewali. I właśnie tu też, jeśli chodzi o bożą perspektywę, my chcemy często zrobić coś dobrego, nawet możemy powiedzieć dla Boga, mówiąc, że Bóg jest ze mną, bo bo tutaj no, chcę robić te rzeczy dla Boga, nie wchodźmy w Bożej ingerencję. Dajmy się prowadzić przez Boga i jak Bóg nam pokazuje, że nie jest taka Jego wola, to, to starajmy się zastanowić, co chce dokładnie od nas Bóg, bo często możemy robić rzeczy dla Boga, bez Boga. I, no i często tak widzimy takie sytuacje, że człowiek patrzy kompletnie z innej perspektywy, tak jak na przykład było w sytuacji Samuela i y, Dawida, y, syna Jessego. Bóg patrzy na serce, nie na pozory. Tutaj ci uczniowie patrzyli na, na budynek, na rzeczy w ogóle nieważne. Teraz ludzie też patrzą, o, ale duża budowla, ale tutaj fajnie to działa tak pozornie. Bóg patrzy na serce i tak naprawdę starajmy się dowiedzieć, jakie Boże są myśli i Boże prowadzenie, i nie próbujmy ze swojej perspektywy podchodzić do tematu, bo, bo nawet co, czasami chcemy zrobić coś dobrego dla Boga. Ale Bóg ma inny plan, i tutaj starajmy się wsłuchiwać w ten cichy głos. Czy jeszcze coś z tych dwóch pierwszych wersetów? O no właśnie, bo to Boża perspektywa też, też ma takie ujęcie, że często człowiek ma jakąś swoją opinię na dany temat i próbuje do pisma świętego wrzucić, albo po prostu taką samowolkę stosować, że tak mi się wydaje, albo też jakieś mieć, można powiedzieć, oczekiwania względem Boga. Ja wyszedłem na ten świat, to ja wymagam, żeby być bogaty, bo, bo, bo czemu nie, bo jestem taki fajny facet. Jak mam dwie ręce i dwie nogi, no to, to jeszcze coś dodatkowego muszę mieć. Mam, mam dwie ręce i, jedną, i nie wiem, jedną nogę, to dlaczego nie mam tej drugiej nogi? Panie, dlaczego tak mnie uczyniłeś? Świetnym przykładem jest nikt wójcić, który nie ma rąk, nie ma nóg, Chwali Pana jak tylko może, i, i tak naprawdę bądźmy cały czas wdzięczni Bogu za to, co mamy, a nie za, za to, co moglibyśmy mieć albo chcemy mieć. Pokorne serce zawsze i wszędzie do tego zachęcam. E, lecimy dalej. A gdy siedział na górze oliwnej naprzeciw świątyni, zapytali go na osobności Piotr, Jakub, Jan i Andrzej. Powiedz nam, kiedy to nastąpi? Jaki będzie znak, gdy to wszystko będzie się spełniać? Wtedy Jezus zaczął do nich mówić. Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Wielu przejdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jest, i wielu zwiodą. I tutaj, właśnie, też jest taka zachęta do bycia czujnym, na zasadzie, że przejdzie wiele zwodzicieli. Tutaj w 22 wersecie mamy, że fałszywi Mesjasze i prorocy będą czynić nawet znaki i cuda. Dlatego, tak jak powiedziałem, nie zostaliśmy samemu, czyli że mamy się domyślać, czy, czy to jest od Boga, czy nie, mamy Pismo Święte, mamy Ducha Świętego w sobie i no, to jest mocne kombo, i możemy tutaj polegać na Nim w każdym momencie naszego życia. I bądźmy czujni, bo przyjdą fałszywi Mesjasze, jak byli fałszywi prorocy w Starym Testamencie, tak będą fałszywi nauczyciele, I, no i również fałszywi Mesjasze. I co ciekawe, w tym y, szóstym wersecie jest tutaj napisane, mówiąc: Jam jest. I wielu z wiodą. Patrzyłem w oryginale, to jest greckie słowo ego eimi, czyli tutaj można powiedzieć, w takie ingerencje Bo, Boże trochę wchodzą. Czyli no mówiąc: Ja tu przyszedłem jako wybawiciel. Tutaj w, y, w Mateusza tym 24 jest y, napisane, że mówiąc: Jam jest Chrystus, czyli Jam jest. Mesjasz, Wybawiciel i tutaj y, ludzie przychodzący w imieniu Bożym często mogą mówić, y, ja mam jakieś nowe namaszczenie, nowe, nową jakąś interpretację, tłumaczenie Pisma Świętego, słuchajcie mnie i tutaj mogą nawet używać biblijnych sformułowań, jak nowe narodziny, tutaj y, nie wiem, tylko Biblia, jakieś takie różne, y, różne fajne rzeczy, a mogą i tak i tak być zwodzicielami, dlatego trzeba być na każdym kroku, Czujny, ale również mówiąc, Jam jest Chrystus, czyli y, tak jakby ja jestem wybawiciel, y, mesjasz, pomazaniec, też często ludzie nawet nie, nie z kościoła, nie, nie ludzie, którzy nawet próbują się podać za wierzących, tylko ogólnoświatowi ludzie, którzy są tutaj na ustach wszystkich, przez telewizję, y, wypromowani i tak dalej, mówiąc. Zobaczcie na tą ziemię: potrzebujemy zmienić coś tam. Ja tutaj pokój i bezpieczeństwo wprowadzę. Tak też Biblia do tego no, mówiła, żeby uważać na fałszywych antychrystów, takich antychrystów przez małą literę. No aby właśnie tutaj nie zwodzili, o ile można, nawet i wybranych. Dlatego, dlatego tutaj musimy uważać zarówno w kościele, żeby tutaj nikt nie podważał tego, co mamy w piśmie świętym jak i ogólnie ludzie, powiedzmy, pod krawatami, bardzo popularni, żeby nie wprowadzali ludzi w błąd. I, no i tak, no i to jest jakby znak, znak końca, że będzie to się nasilało, że będzie coraz więcej tych fałszywych nauk, fałszywych nauczycieli i żeby mieć się na, na baczności, bo do kościołów też przychodzą i, i, no i niedobrze się dzieje, jeśli nie mamy tutaj yy, Bożego Słowa za priorytet jakby. W naszym życiu. I tutaj czytamy dalej. Gdy usłyszycie o wojnach oraz o wieści wojenne, nie twórzcie się. Musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie, bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu i będą miejscami trzęsienia ziemi, będzie głód. To jest początek boleści. Widzimy, że za każdym razem to się nasila coraz bardziej, jak patrzymy na świat, na to, co się dzieje jest coraz bardziej tak niebezpieczny na świecie pod każdym względem. Naród przeciwko narodowi powstaje, są wojny, zawsze były wojny, ale i tak, i tak to zagrożenie ogólnoświatowe jest na coraz gorszym takim poziomie. W sensie coraz mniej jest bezpieczny na świecie. Również jakieś kataklizmy, jak trzęsienia ziemi, czy, czy różne tego typu rzeczy też w ostatnim czasie się mocno nasilają, co jest dla nas takim znakiem właśnie, że Czas jest bliski. No, żyjemy w czasach ostatnich. Jak w sumie żyli też w pierwszym wieku i wiedzieli, że Jezus jest blisko. No Wtedy nawet tam sprzedawali swoje rzeczy i wierzyli, że Jezus dosłownie w tym pierwszym wieku szybko powróci. My nie wiemy, kiedy Jezus powróci, ale jak patrzymy na to, co się dzieje wokół nas, możemy mieć tutaj taką opinię, że przyjdzie rychło, jak to jest napisane powiedział Jezus. I tak, i tutaj no, głód i tak dalej, wszystkie inne kataklizmy, to również się nasila ogólnie w dzisiejszym świecie, także, także to jest jakby znak dla nas, że niedługo. Mm, dalej. Ale wy sami miejcie się na baczności. Będą was wydawać sądom, a w synagogach będziecie bici. Pozostawiam was też przed namiestnikami i królami z mego powodu. Abyście złożyli świadectwo przed Nim. Lecz najpierw musi być zwiastowana Ewangelia wszystkim narodom. A gdy was przyprowadzą, żeby was wydać, nie troszcie się naprzód o to, co macie mówić, ale mówcie to, co wam będzie dane w owej godzinie. Albowiem nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Święty. I wyda na śmierć brat brata, ojciec, syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawiam ich o śmierć. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia Mego, a kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. I to jakby pokazuje, że będzie, jakby, będzie blisko, jakby tych znaków, sensie znaki końca już są, ale jak będzie blisko tego końca, czyli można powiedzieć pochwycenia i wielkiego ucisku, no to będą takie rzeczy się dziać. Już się dzieją w sumie, bo to w różnych państwach chrześcijaństwo jest prześladowane. Jest to ogólnie, jak spojrzymy, najbardziej prześladowana religia, jeśli możemy to jako religię wziąć. I właśnie co jest z co jest tym ciekawego, że jak to jest możliwe, że y, możesz tutaj mówić, o ja jestem muzułmanem, ja jestem buddystą, ja jestem y, nie wiem, ateistą czy tam gnostykiem, kimkolwiek innym, y, a chrześcijaństwo ma taki odbiór właśnie bardzo mocny i taki y, jest bardzo znienawidzoną taką y, religią. Ogólnie ludzie są bardzo znienawidzeni, ci, którzy y, y, wierzą w Chrystusa. Wiadomo, mamy jeszcze, powiedzmy, powiedzmy, wolność słowa i możemy się spotykać i mówić o Jezusie, ale w niektórych miejscach jest to niedopuszczane i jest ta cenzura, nawet w telewizji czasami, że ktoś mówi o Jezusie, a tu nagle a coś tam się zepsuło w telewizji i, i, i mówią, no, no wypadek przy pracy. Także no, takie rzeczy już się dzieją, są te prześladowania, nie możemy przejść obojętnie mówiąc, że nie jest tak źle. Ale no, będzie gorzej i będą ludzie z powodu imienia Bożego wydawani przed, przed sądy. I tutaj jest też taka fajna zachęta, żeby nie martwić się, co będziemy mówić. Że tak naprawdę to nawet nie chodzi o to, żeby mieć wiedzę teologiczną, żeby się obronić, tutaj skakać po wersetach, tu greka, tu aramejski, tylko nie martwić się, co mówić, ale. Ale tutaj liczyć na Ducha Świętego, że w owej godzinie, jak po prostu Duch Święty będzie przemawiał przez nas, że po prostu nie mówimy my, tylko mówi Duch Święty w nas. I tak naprawdę to jest taka zachęta, że niezależnie od tego, gdzie jesteś w jakiej sytuacji, nawet w takiej sytuacji, że jesteś przed sądem, można powiedzieć, z powodu imienia Jezusa, to nie bójmy się, co mamy mówić. I tak naprawdę no, widzimy w życiu Pawła, że wielokrotnie Duch Święty go prowadził i był w takich opresjach, że, no, że ciężko było być zadowolonym i y, takim pocieszonym duchowo, y, ale jak Duch Święty w nim zamieszkał i mówił przez niego, niesamowite rzeczy się działy, także dajmy się prowadzić Duchowi Świętemu. No niekoniecznie, jak to teraz jest moda na to, padania w Ducha Świętym, nowe namaszczenie Ducha Świętego, ogień Ducha Świętego, bo to jest no, z całym szacunkiem cyrk na kółkach. Yy, idziemy dalej. Yy, 14. Gdy użycie ujrzycie ohydę spustoszenia stojącą tam, gdzie stać nie powinna. Kto czyta, niech uważa, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, nie, niech nie stępuje na dół i nie wychodzi w środ do środka, aby coś wziąć z domu swego. A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącą w owych dniach. Módlcie się tylko o to, aby nie wypadło to zimą, ale bowiem dni owe będą taką dręką, jakiej nie było aż dotąd, aż, aż od, aż od początku, początku stworzenia, który dokonał Bóg i jakiej już nie będzie. A jeśli by Pan nie skrócił tych dni, nie ocalałaby żadna istota, ale ze względu na wybranych, który wybrał, skrócił te dni. Tu jakoś nie chcę też szczególnie omawiać w sumie tych wersetów, bo tu mm, pastor będzie omawiał apokalipsę po kolei jakby to o tej ochydzie spustoszenia świątyni przez Antychrysta to jest proroctwo z Daniela. Dokładnie to jest Daniela 927. W Apokalipsie też mamy jakby o tym, że antychryst spustoszy tą świątynię. No i tu już będą się działy no straszne rzeczy, że tutaj ludzie będą musieli uciekać, tutaj chować się. Bo już będzie taki, taki poziom prześladowania, jakiego nigdy nie było dla Kościoła, i to będzie na cały świat, i no będzie naprawdę niebezpiecznie wszystkich sensie chrześcijan, w sensie ludzi, którzy ocaleją i którzy będą wierzyli w Chrystusa, czyli można powiedzieć, wielcy, wielkiego ucisku, którzy się ostaną. No i to będzie właśnie taka. Taki wyższy poziom prześladowania, i to no, będzie bardzo, bardzo niebezpiecznie dla ludzi żyjących tam. Yy, I tak, i tutaj, gdyby te dni nie zostały skrócone, to po prostu no, yy, no, nie, nie ma szans, żeby ktoś się ostał, bo tutaj, jak Bóg wyleje swój gniew na tą ziemię, no to będzie, będzie naprawdę, naprawdę źle. Yy, idziemy dalej. To yy, o tym. A to 22 to w sumie też włożyłem do tego, jak było o fałszywych nauczycielach, że powstanie wielu bowiem mesjaszy, proroków i czynić będą wielkie cuda, o ile można zwieść nawet i wybranych. Wy wtedy baczcie, przepowiedziałem Wam wszystko, więc tak jak mówiłem, musimy być baczni, bo tak naprawdę no, szatan nie jest głupi, szatan wie, jak zwieść tutaj wybranych wystarczy, można powiedzieć, jak to jest wędkarstwie, dać dobrą przynętę albo jeszcze wcześniej zanęcić. I, i wtedy dużo nawet osób na Nowonarodzonych jest w stanie pójść na ugody albo ze światem, albo tutaj w jakieś takie fałszywe nauki. Bo jest fajny slogan, fajne tutaj forum reklamowe, że tak powiem, dane przez szatana. To ludzie często idą za tym, dlatego prośmy Boga o to, żeby nam objawiał, co jest słuszne i prawdziwe. I na koniec tutaj Y, omówienie drzewa figowego, y, gdyż tutaj jest napisane, że y, mamy się y, uczyć podobieństwa od tego, i tutaj się dowiemy, co dokładnie oznacza to drzewo figowe. I to w sumie mogę y, z Mateusza 24 przeczytać, bo tam mam wrażenie, że tamten tekst jest taki bardziej. Y, Rozbudowany. Są podobne ogólnie te w Marka, w Mateusza i w Łukasza, ale no w Mateuszu mam wrażenie, że jest to na najlepiej tak opisane, dlatego przeczytam z Mateusza 24 tą końcówkę. 32. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznacie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy użycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko sam ojciec. Albowiem jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Bo jak w dniach ostatnich przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop, i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem syna człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie w godzinie, której się nie domyślacie. I tu jakby no to podsumowanie było, żeby y, być czujny, bo nie wiemy, kiedy Chrystus przyjdzie po tych, którzy go przyjęli, po kościół, y, ale też y, taki znak można powiedzieć, że, żeby patrzeć na to drzewo figowe, żeby wiedzieć, kiedy ten, ten czas będzie się. Zbliżą, czyli to jest taka, można powiedzieć, informacja do nas. Jak patrzyłem ogólnie w Piśmie Świętym, różne fragmenty mówiące o drzewie figowym, oprócz tego, widziałem, że w księdze Ozaasza i Jeremiasza było, były tam różne wersy mówiące o tym, sugerujące, że to jest właśnie mowa o, o Izraelu, ale również w Łukasza 13 w wersetach od 6 do 9. Jest ilustracja, w której Bóg jest postawiony jako Winogrodnik, Izrael jako drzewo figowe, i oprócz tego jeszcze rozdziału mamy z Mateusza 21 w wersetach od 18 do 22, w której widzimy bardzo ciekawą sytuację, w której Jezus, można powiedzieć, zrobił cud, ale taki pierwszy raz, w sensie tylko raz widzimy w Piśmie Świętym, żeby zrobił taki cud który w sumie nikomu nie przyniósł żadnej korzyści i był w sumie y, czymś takim, że tylko i wyłącznie przeklnął y, drzewo figowe i nikt nie miał z tego powodu żadnych korzyści. To jest, to jest bardzo ciekawe i y, no właśnie tutaj spojrzał na to drzewko figowe, y, zobaczył, że nie ma w, w nim żadnych liści i powiedział niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie narodzi na wieki. Takie tu też widzimy jakby tą ilustrację, że z Izraela już no Bóg że jakby używa teraz kościoła do szerzenia jakby swojej Ewangelii. Bóg używał w Starym Testamencie i będzie jeszcze w wielkim ucisku używał Izraela i to jest jakby kwestia tego, że teraz aktualnie jak patrzymy, Izrael nie wydaje żadnych owoców i po prostu jest, no jak się patrzy na to, co robi Izrael, na ten moment antyreklamą no, nawet nie tyle chrześcijaństwa, no ale ogólnie tego, co Bóg ma dla nas, że no nie powinniśmy brać przykładu z aktualnego Izraela. Ale teraz do tekstu, że mamy się uczyć od tego drzewa figowego. Jak widzimy, to drzewo figowe to jest jakby Izrael, który jest w pojednaniu z Bogiem. Tutaj jestem za tą interpretacją mówiącą o tym, że to pokolenie drzewa figowego to jest nic innego jak właśnie Izrael, który powrócił na mapy tutaj po tej II Wojnie Światowej i wrócił na swoje tereny i można powiedzieć zamieszkał na tych terenach, które, na których miał mm, wcześniej y, teren I, i właśnie, żeby uczyć się od tego, że jak gałązka już mięknie wypuszcza liście, poznacie, że blisko jest lato. Taki my, gdy ujrzymy to wszystko, wiemy, że bliski jest już u drzwi. Czyli można powiedzieć te, te listki, można powiedzieć, że z tego uschniętego drzewa figowego już takie, że są jakieś owoce i tak dalej. Czyli można powiedzieć rozkwit, taki powrót do łaski. Możemy wiedzieć, że, że czas jest bliski. No tak, no i tutaj patrzmy na to pokolenie drzewa figowego, czyli można powiedzieć na to pokolenie Izraela, który właśnie wrócił na te mapy. I tutaj widzimy, że nie przeminie to pokolenie, aż to wszystko się stanie. Nieba i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. O tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko sam Ojciec. I to jest ciekawe też, że, że no oprócz tego, że nikt tego nie wie oprócz Ojca, to jest to właśnie ciekawe ze względu na to, że jak to możliwe, że Jezus tego nie wiedział. Ale no Jezus w ciele no mógł tego nie wiedzieć, bo też był w 100% człowiekiem. No jakby, jakby był też takim połączeniem, że jest też takim w pełnej możliwości Bogiem, no to tak ciężko tutaj byłoby zestawić te dwie rzeczy, bo to jak je, no nie można być w 100% człowiekiem i wszechobecnym, na przykład. Dlatego też no jak czytamy, ograbił się z boskości swojej, aby zejść tutaj w ciele na ten świat. Więc, więc mógł jak najbardziej w ciele. Nie wiedzieć tego. No i to, jakby, taka też była, można powiedzieć rzecz, że na ten moment my nie potrzebujemy wiedzieć, kiedy dokładnie to jest, aby też czuwać. Dlatego, dlatego tutaj jest taka nutka niepewności, takie, że mamy oczywiście jakieś znaki o, o czasach ostatnich, że kiedy możemy wiedzieć, że się ten okres zbliża, ale ani dnia, ani godziny nikt nie wie tylko i wyłącznie Bóg. Także Także to jest ciekawe. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Czyli też, że no, Słowo Boże, wszystko to, co wypowiedział Bóg, to jest no, no niezmienne jakby. Bóg wypowiada rzeczy nie po to, żeby było. A jednak się rozmyśliłem, tutaj no, przemyślałem temat i jednak moje słowa przemijają. Bo jak czytam na przykład niebo i ziemia przeminą, bo tu będzie nowe niebo, nowe niebo, nowa Ziemia. Także, jeśli chodzi o takie rzeczy, to to oczywiście przemija. Tutaj nasze życie przemija. Wszystko, jak patrzymy na, te, na tym świecie, przemija, ale Słowa Boże nie przemijają, bo jak sama nazwa mówi, Słowa Boże to nie są Słowa człowieka, to są Słowa Boże, czyli istoty doskonałej, świętej. No i tak, no i tutaj jest przykład Noego. To jest jakby już pokazane ten okres, jakby, w którym będzie pochwycenie czyli tak naprawdę ten Kościół zostanie zabrany, pochwycony właśnie do, do nieba. I tak, i to jeszcze, jeszcze to jest tak opisane, że to będzie wszystko nagle, jak było za dni Noego tam. No Noe budował Arkę, no to tam myśleli, że no, odklejony gość tutaj buduje Arkę, kiedy nie ma, nie ma, deszczu, ani w ogóle nic nie ma. Tam 100 lat chyba, tam naprawdę długi okres czasu budował tą Arkę. Jedli pili, żenili się, tak teraz też patrzymy, jest taka samowolka życia. No wstaje rano, normalny dzień, idę do pracy. Wracam z pracy, trzeba zrobić zakupy, opłacić rachunki, i martwimy się rzeczami tak naprawdę doczesnymi, które tak naprawdę nie są jakieś ważne i no, nie są z perspektywy wieczności istotne, a my się tym zajmujemy. W ogóle, mając taką perspektywę tu i teraz, się liczy. No i tu właśnie jest opisane, że jak za dni Noego tak robili. Tak będą robić i po dziś dzień, no a Bóg przyjdzie nagle, dlatego jest w tych ostatnich wersetach zachęta do czuwania, bo nie wiesz, kiedy przyjdzie Chrystus po, po tych, którzy Go przyjęli. Ty możesz mówić, no ale no nie dzisiaj. no Dzisiaj mam plany. No umówiłem się do kina, na kręgle. No. A Bóg właśnie wtedy może, może pochwycić Ciebie do nieba i, i, i co powiesz Bogu wtedy? Dlatego mm, oczywiście cieszmy się z tego, co mamy. Ja tu nie mówię, że, żeby zrobić jak tam ten kościół w pierwszym wieku, że pakujemy się i czekamy już za okno, wyglądamy, czy, czy, czy już przyszedł. Jeszcze nie przyszedł. Yy, tylko właśnie po to, żeby być czujny, żeby mieć cały czas w tyłu głowy, Jezus może powrócić dzisiaj, może za tydzień, może za rok. My tego nie wiemy, ale żyjemy tak, jakby miał powrócić dzisiaj, w tej minucie. I właśnie takie zachę taka zachęta do czuwania jest tutaj. Opisana. I jeszcze na koniec chciałbym się pomodlić. Dzięki Ci, Panie Boże, za to słowo, które tutaj możemy czytać w Piśmie Świętym. Dziękuję Ci, za to, że możemy się tutaj też spotykać, budować, bo żyjemy w czasach ostatnich. Potrzebujemy tego, potrzebujemy, Panie, Twojego słowa. Dziękuję Ci, że nie zostawiłeś nas samym, można powiedzieć, z naszymi myślami, interpretacjami, tylko że dałeś nam ducha świętego. Żebyśmy właśnie nie byli osamotnieni i, i że możemy poznawać Twoje słowo, Twoje myśli. Dzięki Ci, Panie Boże, za to, że jesteś i Panie Boże, prowadź nas przez to życie. Mamy różne problemy, różne no, słabe sytuacje życiowe. Potrzebujemy, Panie Boże, pocieszenia od Ciebie, motywacji, takiej, można powiedzieć, prowadzenia Twojego, abyśmy po prostu funkcjonowali jak należy w dzisiejszym świecie. Amen.